Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku, takim nieco krótszym, chciałbym Ci pokazać fajną bibliotekę o nazwie React Refresh. Biblioteczkę tą możecie zobaczyć tutaj z prawej strony. React Refresh jest to oficjalny pakiet zrobiony przez team odpowiedzialny za rozwój Reacta. Jest to bardzo fajna opcja, która umożliwia nam posiadanie takiego hot reloadingu, który pamięta stan, który przechowujemy lokalnie w swoich komponentach. Czyli zobaczcie, mam tutaj prosty kod, na niego nawet nie patrzcie, bo jest to jakiś tutaj taki edukacyjny bajerek. Generalnie przyciskam sobie przycisk, rośnie mi tutaj mój pasek i w zależności od tego, jaka jest szerokość tego paska, no to zmieniam po prostu jego kolor. I teraz zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy wprowadzę zmianę jakąś do tego komponentu, czyli na przykład w momencie, gdy mój span jest szerszy niż 170 pikseli, to chciałbym, żeby nie miał on czarnego koloru, tak jak teraz, tylko żeby miał kolor na przykład różowy. No i zobaczcie, zapisuję to i hot reloading, ten taki zwykły, oczywiście przeładował mi to okno. Przeładował mi to okno tak, żebym korzystał ze swojego najnowszego kodu i oczywiście to jest bardzo fajne, to jest super opcja, no ale żeby przetestować swoją zmianę, muszę jeszcze raz wyklikać ten swój lokalny stan do momentu, żeby sprawdzić, że faktycznie jest powyżej 170 pikseli i że jest faktycznie różowy. I teraz jeżeli jeszcze raz to zmienię na czarne, no to widzicie, że znowu muszę to powtórzyć. Więc ten hot reloading może być upierdliwy w momencie, gdy pracujemy nad jakimś bardziej zaawansowanym komponentem, który ma duży jakiś lokalny stan, bo za każdym razem, gdy przeładowujemy nasz kod, no to tracimy dostęp do tego poprzedniego stanu i wiadomo, tutaj no to muszę 20 razy kliknąć w ten button i wszystko jest spoko, ale równie dobrze mógłby to być jakiś bardziej zaawansowana aplikacja z jakimś formularzem i musiałbym się przeklikać przez kilka jakby etapów po to, żeby sprawdzić, czy moja zmiana faktycznie zadziałała. Więc teraz zajmiemy się po prostu tym, żeby jakby dodać tego React Refresha do naszej aplikacji. No i tutaj znalazłem taki artykulik, który wrzucę w opisie do tego nagrania. Generalnie musimy zainstalować sobie parę rzeczy. I teraz ważna rzecz. Generalnie ja korzystam tutaj z projektu, który został zrobiony z użyciem Create React App, więc ten jakby filmik pokaże Ci te kilka prostych kroków, co musisz zrobić, żeby Twój Create React App ogarniał tą opcję, jaką jest React Refresh. Oczywiście w momencie, gdy masz projekt skonfigurowany z użyciem Webpacka albo jakiegoś innego bundlera, no to jakby ten sposób nie zadziała i wtedy już musisz po prostu wprowadzić pewne zmiany w swoim bundlerze. Ale myślę, że większość osób, które uczy się Reacta, korzysta z Create React Appa, czyli takiego ułatwienia, które w sobie posiada między innymi właśnie odpowiednio skonfigurowanego Webpacka. Więc dlatego Wam pokażę, jak to teraz zrobić. Więc instalujemy sobie kilka tych zależności, które widzimy tutaj. Ja zaraz pokrótce omówię, co te zależności robią. Wrzucamy sobie te rzeczy do instalacji, a w międzyczasie zobaczmy sobie, co robi na przykład React Rewired, React App Rewired. I tutaj widzicie, że jest to taka biblioteka, która pozwala wprowadzać zmiany w Create React Appie, w jego konfiguracji, bez zrobienia tak zwanego ejecta. Eject powoduje to, że jakby tracimy Create React App i musimy już żyć z osobno skonfigurowanym webpackiem i tak dalej. Natomiast tutaj mamy pierwszą bibliotekę, którą zainstalowaliśmy. Jest to React App Rewired, która pozwala nam wprowadzać pewne zmiany w Create React Appie bez konieczności wykonania ejecta. Druga rzecz, no to jest właśnie Customize CRA i Customize CRA pozwala nam wprowadzać w taki łatwy sposób pewne zmiany do Webpacka, a ten React App Rewired, jakby w skrócie mówiąc, powoduje, że mamy
komendę React Scripts, będziemy się posługiwać tym React App Rewired i to spowoduje jakby użycie tych nowych konfiguracji. Generalnie to jest szczegół, myślę, że jeżeli ktoś z Was jest bardziej zainteresowany, jak to działa pod spodem, to sobie możecie doczytać. A ostatnia rzecz, którą jakby instalujemy, no to jest pakiet Customize Cera React Refresh i to już jest właściwa zmiana, która powoduje po prostu to, że możemy skonfigurować nasz projekt w taki sposób, że ten projekt jakby rozumie te zmiany, które są przedstawione w React Refreshu i które nam dają ten mądrzejszy hot reloading. Więc zrobimy tak, jak tutaj jest zalecane. Utworzymy sobie nowy plik, który sobie nazwiemy config overrides. Do tego pliku wrzucamy to, co jest polecane tutaj w dokumentacji. Czyli zaciągamy sobie tego Customize Cera, tutaj mamy funkcję, do niej przekazujemy jakby tą zmianę, którą chcemy wprowadzić, z którą zaciągamy z tego drugiej biblioteki, którą zainstalowaliśmy. Ten plik możemy zapisać i ostatnia zmiana to jest tak naprawdę to, co mówiłem, użycie tego React App Rewired zamiast React Scripts w naszym package JSON. I to oczywiście robimy tylko dla startu, buildu, testów. Dla ejectu nam to nie jest potrzebne. No i zapisujemy. No i teraz sprawdzimy, czy faktycznie ten nasz hot reloading działa w lepszy sposób niż poprzednio. Wprowadźmy sobie jakieś zmiany do naszego lokalnego stanu. No i teraz możemy sobie wprowadzić na żywo jakąś zmianę. Zapisujemy ją i widzicie, że ten pasek nie zmniejszył się. Czyli mój kod tak naprawdę został załadowany na nowo, ale stan, który miałem tutaj w tym swoim React Use State w dalszym ciągu jest utrzymany. No i myślę, że jest to całkiem fajny bajerek, zwłaszcza jeżeli dużo bardziej zaawansowany stan wewnętrzny, jakieś formularze, no to takie za każdym razem utracenie tego stanu no, może wprowadzić zamęt. Więc mam nadzieję, że przyda Wam się ten drobny tip i wprowadzicie sobie tą zmianę w swoich projektach i będziecie się mogli cieszyć jeszcze mądrzejszym i jeszcze lepszym hot reloadingiem. To wszystko, co przygotowałem dla dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zachęcam do śledzenia tego kanału.